Witam wszystkich. Dzisiaj zrobimy kurczaka a la KFC w panierce z ziołami. Będą do tego nam potrzebne składniki. Filet z kurczaka, filet z uda kurczaka, przyprawy takie jak tymianek, curry, ostra papryka, oregano, chili suszona, mielona, pieprz biały i sól. Dalej, do panierki mąka zwykła pszenna, jedno jajko i jogurt typu greckiego. Będziemy to smażyć na głębokim tłuszczu. Dzisiaj użyjemy akurat woka. To zaczynamy. Fileta mamy wcześniej już umytego. Rozdrabniamy go na mniejsze kawałki. Szybciej się zrobi. Dobrze, kurczaczka mamy pokrojonego. Teraz możemy zacząć robić dalszą część. Wybełtamy jajko z jogurtem. Wrzucamy całego naszego kurczaczka do tego jajka z jogurtem. Trzeba to wszystko ładnie wymieszać, żeby jajko wszędzie doszło. Dobra, odstawiamy to na około. Możemy przygotować panierkę i tak, do mąki wsypujemy tymianek, curry, ostrą paprykę, oregano, sól, pieprz biały. Wszystko wymieszamy. Dobra, jesteśmy po 20 minutkach. Poleżało sobie to wszystko fajnie. Obtaczamy w panierce dokładnie, żeby wszystko było zakryte. Najpierw filet z piersi, bo smażyć musimy dwa mięsa osobno. Kurczaczki mamy już zapanierowane, tak więc możemy przejść do smażenia. Woka rozgrzewamy i będziemy smażyć. Olej mamy już rozgrzany, możemy zacząć smażyć. Zaczynamy od fileta z uda. No, wyglądają pięknie. Na pewno są chrupiące, bo to widać. Paniereczka jest fajna. No, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ja mam przygotowany już ręcznik. Wykładam na blat. I niech sobie kurczaczki pociekają z nadmiaru tłuszczu. O, zobaczcie, tak one sobie tutaj teraz odpoczywają. I następna partia. Tak więc teraz możemy wsadzić nasze kurczaczki do pojemniczka. Przykrywamy je jakimś talerzykiem, bądź mamy wieczko jakieś. Następna partia. I kolejne kurczaczki wędrują do miseczki. I sobie przez parę minutek jeszcze dochodzą. I możemy wykładać na talerz.